Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej w sprawie ustawienia stojaków rowerowych na placu Bolnica. Przypominam preambułę. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustawienia dwóch stojaków rowerowych na placu Bolnica pomiędzy budynkiem Muzeum Etnograficznego a kamienicą nr 2 przy placu Bolnica. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto i jest odpowiedzią na wszystko zarządu infrastruktury komunalnej i samorządu. Ja mam to. Dziękuję. Panowie, chcą zabrać głos? Nie, ja chcę zabrać głos. A, proszę bardzo. Znaczy, proszę Państwa, ja byłem na poprzedniej sesji tą osobą, która wnosiła jakby odesłanie tych projektów rowerowych do komisji. Naszą intencją wtedy było sformułowanie takiej uchwały, żeby Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, taka była dyskusja na sali, nie zarzucał nas pojedynczymi sprawami w sprawie pojedynczego stojaka w pojedynczym miejscu, tylko żeby przygotował kompleksowy program montażu stojaków rowerowych i żebyśmy się tą sprawą zajęli w sposób kompleksowy, bo to jest tak, że jednostkowo się wrzuca tu stojak, tam stojak, a potem jest efekt taki, że z tych stojaków rowerzyści na przykład nie korzystają. Jest na Kazimierzu, jest na przykład patologia przy ulicy bodajże Izaaka, gdzie stojaki zabierają miejsca parkingowe samochodom, a rowerzyści tam i tak rowerów nie przypinają, bo im to z jakichś powodów nie pasuje. Dziękuję bardzo. Kolejny pan Krzysztof Walor, pan Andrzej Sobczak. Ja właśnie chcę coś zrobić takiego, że panowie raczej nie. No, powiem dwa słowa. Znaczy, było spotkanie z panem Brągielem, bodajże ja dobrze pamiętam, z ekipy. On stwierdził, że w tym roku oni już nic zrobić nie mogą i w tym roku będą wpływały do nas pojedyncze miasta. Natomiast w przyszłym roku on się hipotetycznie postara, będzie 20 stojaków w centrum miasta, czyli na 4 dzielnicy pierwszej tego i że być może nie wpłynie to jedną uchwałą, może dwoma, może trzema. Także może będzie się starał, żeby to nie było pojedyncze, tylko żeby to było przynajmniej pogrupowane takie w kilka sztuk. Natomiast nie był w stanie powiedzieć, czy uda się to zrobić, bo to każdy, tam 10 osób pracuje w tym referacie, każdy się jednym stojakiem zajmuje, za przeproszeniem. Znaczy z tej wypowiedzi tak wynikało, no i oni się zastanawiają, komisje organizują, żeby to określić i tego, no nieważne, w każdym razie to tak wygląda. W związku z tym, że to jest w zasadzie w pewnym sensie jasne, ja bardzo przepraszam pozostałych wnioskodawców i składam, znaczy do dyskusji, wkładam wniosek o zamknięcie dyskusji i głosowanie. Dobrze, proszę przegłosować wniosek. Przed wnioskiem się zgłosił pan Sobczak i ja jeszcze podnosiłem palec. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Wniosek formalny? Kto z Państwa jest przeciw? Wnioskiem nie mam. Ktoś z Państwa wstrzymał? Nie, osoba się wstrzymała. 13 za wnioskiem, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymała. Jeszcze raz tylko powiem, bo ja z tego strona, że nie było sobie na komisji. Mówić, że wszystkie swoje ciekawe informacje, relacje przedłożyć panu inspektorowi, który był obecny. No to będę on jest sekretarzem specjalnej komisji, jak tutaj to wszystko się powiedziało do końca do spraw stojaków. Komisja została powołana przez panią dyrektor Niedziałkowską właśnie do spraw stojaków. Tym bardziej Jacku, że to jest wspierają działania, że to jest na zimie. Ja to wszystko doskonale rozumiem, ale wobec tych różnych informacji, które otrzymaliśmy od pana inspektora, no, w tej chwili jesteśmy jak gdyby w oczekiwaniu na odpowiedź. Pan inspektor obiecał nam na wiele pytań, które zadaliśmy w trakcie ciekawej dyskusji odpowiedzieć i czekamy na odpowiedzi, między innymi na możliwość przewodnictwa przedstawiciela Stare Miasto w podarzach tej komisji i wiele innych, bo tutaj tylko Państwa radni zdecydowali, że jest taka potrzeba. To jest no, jakby naturalnym ciągiem zdarzeń, że nam się to należy. I kwestia jeszcze była taka, że były też pytania do tego, dlaczego w
Jarka, że nie otrzymywali tych wyroków do Jarka, ale tutaj troszeczkę był w takiej sytuacji, że powiedział, że badać, że no, no nikt do nie umiał jak z tego wybrać. Natomiast no, argumentował, że z tym roku Państwo opiniujecie, że to jak no, nie uzyskali na tym stanowisku, że należy nam się miejsce w tej komisji, a czy jaki to będzie miało wpływ na pracę tej komisji. Wiemy tylko tyle, że tam na tej komisji jest wszystko stosunkiem głosów, zadane normalnie stosunkiem głosów, więc no ja mam tyle. Dziękuję, ja rezygnuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, za przyjęciem projektu. Osiemnaście osób jest za przyjęciem. Proszę Państwa, jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Również.